I ja nie wierzę w kobiece orgazmy, nie? Mi się wydaje, to jest jakaś zbiorowa ściema, której ulegliśmy. To. Istnieją. Nie wierzę. Trzy rodzaje. Wow, to nie jest tak, że lubię przerywać występy, ale w tym momencie słucham. W tym momencie słucham. Nie, nie, proszę. Jakby... Nie mów mi, że chociaż część ciebie wierzyła, że przerwiesz mi występ z informacją, że są trzy rodzaje damskich orgazmów, a ja powiem, to nie jest istotne. To nie jest. Pogadajmy o czymś innym. Długo jesteście razem? No mów, jakie są trzy rodzaje kobiecych orgazmów? 10 lat. Co 10 lat? Razem. 10 lat jesteście razem? No to ty nie wiesz, czy są trzy rodzaje damskich orgazmów, tylko wiesz, że są trzy rodzaje damskich orgazmów do 10 roku relacji. Przez dekadę ci o... trzy odblokowały. Wiesz, o co chodzi? Nie wiadomo, co ten chuj w 11 roku relacji dla ciebie zaplanował, nie? Trzy kobiece orgazmy. Wymień. Słuchaj, wiesz, o co chodzi? Jebać mój stand-up. Dziwne, że to mówię, ale trochę tak, ci ludzie mają się, też mogą się czegoś dowiedzieć, nie? No przecież w pierwszym rzędzie jest koleś, który do tej pory nie wiedział, że jest jeden kobiecy orgazm, to mi się wydaje, naprawdę. Jeżeli nie dla mnie, to dla niego też nie, ale dla kobiety, która z niej przyszła, to naprawdę, jaka jest relacja między wami? Jak powiesz żywe rodzeństwo, to spierdalam stąd. To w tym momencie, jaka jest relacja między wami? Chłopak i dziewczyna. Normalna rodzina. Tak jest, piony. A nie to, kurwa, polską ideologię. Można. Tak jest. No tutaj ty jesteś ciepły, dlatego to jest sąsiadka pewnie, nie? Ja myślę, ale stary, też pamiętaj, dobrze, że jesteś. Ale chamska, ja mówię, ty jesteś ciepły i tam trzy osoby. Lubi nie jest za bardzo progresywny. Michał, będzie można go kopnąć po występie? Jesteś ciepły sercem, kurwa! To miałem na myśli, nie? Ale też... Nie, dobra, już. Trzy orgazmy, to jest dawaj tam familiadę. Czym one... Kurwa macie, jak to jest ciężkie rozmawiać z kobietą o orgazmach, nie? To jeszcze nie jest takie hardkorowe rozmawiać z kobietą o orgazmach, tylko obok siedzi jej facet i ma takie... Nie no, ja się muszę śmiać, tak? To jest stand-up, takie to jest po prostu. Fajnie jakbyś powiedziała, no jeden jak mi mąż da. Drugi jak mi szef da. Trzeci? Kurier. W Lubinie... Zajebiście, że sama siebie rozśmieszasz. To jest naprawdę... Potrzeba więcej takich na publiczności. Jeszcze Michał Kurier może mnie wyruchać. No. Dziękuję ci najmocniej. Nie? Dziękuję ci najmocniej. Ty kurwa ją pilnuj następnym razem. Jak zamówi coś kurierem, to ją trzymaj krótko. Do paczkomatu powiedziałem! Do paczkomatu! Co to ma być? Potem jak kurier przyjdzie i tam cimcirymcim, to jak wysyła im post maila, oceń zadowolenie z usługi, to masz takie 4/5, bo widzę miejsce na poprawę. Jaki jest jeden orgazm? Jak je odróżniasz? Dzwoneczek łechtaszka, czyli to jest to, co jest na górze, tak? Ja pierdolę, ja zawsze tak miałem, że było wychowanie do życia w rodzinie, miałem takie, dobre, a kiedy mi się to przyda? I kto by pomyślał, że w takim momencie, nie, że w Lubinie będzie ze mnie pizgać 100 osób, że nie wiem, co to jest łechtaczka. Nie, ale ja nie wiem, co to jest łechtaczka. Co to jest łechtaczka? Które to jest? Bo ja w ogóle nie, ja, bo oni tam, łechtaczka, coś tam, cipa. No przecież jak, no co to za różnica, no? Wchodzisz jęzorem w całe, no jak, no przecież nie jest tak, że robisz kobiecie minetę i teraz będziemy atakować lewą wargę sromową. No jakby wchodzisz jęzorem i patrzysz, gdzie tam mocniej jęczy, a gdzie nie, nie? To, no tak się chyba robi minetę, nie? Wiadomo, że tam wchodzisz do środka, ona, dobra, zostajemy na zewnątrz, okej. Powrót na wcześniej upatrzone pozycje, przegrupowanie przy dzwoneczku. Dzwoneczek jest zawsze dobry, nie? Ale co byś powiedziała, że orgazm dzwoneczkowy, tak? To jest jeden, tak? Tak byśmy go nazwali tutaj na potrzeby tej części edukacyjnej. Wszystkiego, a ty kurwa nie notujesz nic, człowieku! Co jest? Przecież to jest wszystko dla ciebie, to nie chodzi o tych ludzi, nie? Droga pani, ty będziesz beneficjentką tego taką, że naprawdę to jest, powiem ci szczerze, że ty mi powinnaś oddać 6 dych za bilet. Nie, co ja powiem? Powinnaś zapłacić 2 razy więcej. Ty płaciłeś? No człowieku, kurwa, przecież jak tak słabo ruchasz, to musisz mieć jakieś atuty. Daj spokój.
Tak, spokój. Przepraszam, że zakładam, że słabo ruchasz, ale po prostu przyszedłeś na mój występ, więc czuję, że jest jakieś podobieństwo między mną a tobą. Ja rucham słabo, ale konsekwentnie, kurwa. Przyznaję, naprawdę, ja to mam tak, że po prostu idę po kobietę i jak tam ona krzyczy w tym parku, że nie, nie, to ja mówię, nie, kurwa. Idziemy w to twardo. Nie, ja nie jestem za gwałtem. Kiedyś mnie... Nie wiem, rzuciłem temat gwałtu i nie wiem, co mam z tego zrobić, nie? Nie wiem, co mam z tego zrobić, nie? A czy jeden z tych trzech orgazmów to jest orgazm przez gwałt? Nie, pewnie. To byłoby ciekawe zawiadomienie o gwałcie. No ale pani doszła, tak? No może... Przemyśmy, ja pierdolę. Kurwa, wrzucę to na YouTube'a. Tylko po to, żeby zobaczyć te komentarze. Świnia! Aha, jak wszystkich to spina, to gwałt, o którym mówiłem, to był gwałt na mężczyźnie. To, no bo tam, zgwałcić kobietę, to ja, to jest potworna rzecz, absolutnie, że tak. A kolesia to jakby nie powinno się, ale mam wrażenie, że to też można tak zrobić w charakterze żartu. Tak, nie wiem. Wydaje mi się, że jak gwałcisz kolesia, to jest taki moment, w którym możesz powiedzieć, że w sumie beka i jakby rozchodzicie się. Że jest pierwszy takie... Było to niepotrzebne, przyznaję. Drugi rodzaj orgazmu? No klasyka. Połącz jeszcze dwa. Czy, aha, czyli że trzeci orgazm to jest jakby dwa w jednym. Taki kurwa head and shoulders wśród orgazmów. Podoba mi się ta, jak się wkurwiła, nie? Ta się wkurwiła. To jest tak, wystarczy podpuścić kobietę, żeby się włączyła do rozmowy. Zrobić coś źle, nie? To jest takie typowe kobiece. Daj mi to, jak ty to robisz, kurwa. Ja chcę was usłyszeć, jak mówicie o tych trzech orgazmach, bo wy jesteście po prostu trzy kobiety, które razem przyszły, jakieś orgazmiczne bójka, bajka i brawurka. Tak mi się wydaje, że każda opowie o swoim ulubionym orgazmie. Bez presji, tutaj jest kamera. Spokojnie, drogie panie, że nie ma orgazmu dwa w jednym, tak? Spokojnie, jakby nie czuć presji, wiesz o co chodzi. No nagle jest taka sytuacja, że mówisz pośród 60 obcych ludzi z twojego miasta, czym jest orgazm. Jakby... to nie jest twoje miasto? Nie. No to tym bardziej. A jakie jest twoje miasto? Legnica. Legnica? Ty nie jesteś zalotna, bo ja jutro jestem w Legnicy. No? Ja nie chcę cię obrażać, ale... Wiem, że troszkę obraziłem, ale jutro jadę do Legnicy, więc... Dzisiaj już jadę do Legnicy, będę spał w Legnicy, ale to jakby nie jest informacja, która jest ci do czegokolwiek potrzebna. Nie, nie, bo nie, 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 kurwa, wy... Ja rozumiem, że nie chcesz spać w Lubinie. Rozumiesz, że nie chcesz... A ty, jak, kurwa, rozumiem, że ty pięknie próbujesz zmienić temat. To jest, widzisz, bo wcześniej miałem przygotowany materiał, a teraz jakby rozmawiam z kobietą, czyli teraz robię to, czego nie umiem. Więc teraz będą jakby gorsze momenty, nie? Więc jakie gry komputerowe lubisz? Nie wiem, jak się rozmawia z kobietą. Tak, lubisz Wiedźmina? Serio? Grasz w gry komputerowe? Nie, Jula gra Wiedźmina całego na PlayStation. Przeszła całego Wiedźmina na PlayStation? No dobra, ale to jakby nie jesteś ty. Wiesz, o co chodzi? One przyjechały dzisiaj na ciebie. Kurwa, bardzo wolno łączysz fakty, ale okej. Okay. Okej, okay, to nie jest tak, że wiesz, wykluczam pijanych, nie? Będą w Lewicy na tobie. Rozumiem, że tutaj implikujesz jakieś cielesne rozwiązanie, aczkolwiek ja jestem w Poznania i dobrze jakby zapłaciły za bilet jeszcze raz.